z tej strony oczywiście Bobus i rozpoczynamy super kolejny odcinek. Jak wiecie, w poprzednim odcinku prosiłem was o wyzwania od widzów, żebym, słuchajcie, mógł wydać im jakieś wyzwanie, a ja oczywiście je robię na odcinku. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wyzwaniem od Julki Strychartek. Wyzwanie z pranku, ja proszę, nie lecisz do Milionowic, PS lajkujcie, żeby widział, i jak coś, Bobo, to... To chłopaki lecą do Milionowic. Słuchajcie, to jest właśnie taki komentarz pod poprzednim odcinkiem. Oczywiście dowiedzieliśmy się, że właśnie chłopaki 22 lutego planują wyjście do Milionowic. I powiem wam, od Julki normalnie to jest genialny prank. I to jest genialny komentarz po prostu, żeby sprankować chłopaków, że nie lecimy do Milionowic. To po prostu może się świetnie udać. A wy pamiętajcie oczywiście, że pod dzisiejszym odcinkiem również możecie pisać komentarze. I te, które będą miały najwięcej lajków, to oczywiście na te będę patrzeć. Ogólnie czytam wszystkie komentarze, ale te, które mają najbardziej wlajkowane są. Wiem, że te akurat byście challenge chcieli, żebym ja wykonał, więc piszcie w komentarzach jakieś fajne pomysły. A ja oczywiście biorę się za rozpoczęcie challenge od Julki. Musimy sprankować Aberkę. Więc słuchajcie, pomyślałem, że genialnym pomysłem będzie, żeby Aberka wiedział na 100%, że ja do Milionowic, słuchajcie. Oj, aż mi mikrofon poleciał. Halo, mikrofon, my nigdzie nie idziemy. My nie idziemy do Milionowic. Słuchajcie, idealnym pomysłem, żeby sprankować Aberkę właśnie w ten sposób, no bo wiecie, no bo na dobrą sprawę mógłbym sobie do niego teraz pójść. Albo nawet, wiecie, tutaj wziąć świerkowe, o, drewno na przykład. Wziąć sobie jakieś patyczki, stworzyć, słuchajcie, tutaj jakieś fajne, te tabliczki. I słuchajcie, moglibyśmy pójść do Aberki i napisać: Aberka, nie lecę z wami do Milionowic. Ale powiem wam, wtedy Aberka pomyślałby, że to jest naprawdę, że to jest po prostu plank i sobie jaja z niego robimy. Więc mam jakiś pomysł, słuchajcie, mam genialny pomysł, żeby on wiedział na 100%, że zostajemy wy, słuchajcie, wy, oczywiście tutaj naszym pięknym Ledoland, Logolandii, i nie pamiętam, jak to się mówiło. I słuchajcie, właśnie pomysł jest taki, żeby ten nasz domek, może nawet nie tyle co domek, ale tutaj wszystko ładnie po prostu ozdobić, żeby Aberka widział, że my normalnie rozbudowujemy cały ten, tutaj ten, to całe miejsce, i żeby się nigdzie nie wyprowadzamy. I oczywiście zostawimy również mu jakieś tabliczki, żeby go poinformować. Więc na dobry początek stworzę sobie jeszcze nieco więcej tych tabliczek, bo taka liczba mi się wydaje, że chyba, wiecie co, może naprawdę nie wystarczyć, więc sobie dokraftujemy nieco więcej tabliczek. I teraz pytanie w ogóle, gdzie te tabliczki ja bym mogę postawić, ale dobra, 12 tabliczek to mi się chyba wydaje, że wystarczy. Tu mamy oczywiście takie wejście do góry i tutaj możemy tędy pójść, tutaj, gdzie jest ta tajna wiadomość, która powinna być tam na... Albo wiecie co? Weźmiemy tą wiadomość i ją przeniesiemy tam na sam dół, żeby była tam, gdzie, słuchajcie, była wcześniej. Wiecie, o co chodzi. Żeby cały czas była w tym samym miejscu i zobaczymy, jak oni nawet na to zareagują. Będzie naprawdę śmieszne. I tą tabliczkę oczywiście również porozwalamy, weźmiemy TNT. I tak to wyglądało wcześniej, i tak niech to ma wyglądać teraz. A my teraz pójdziemy do samej góry i oczywiście napiszemy tam wiadomość, że Abera, my się nigdzie nie wybieramy. Tylko musimy to jakoś, słuchajcie, mądrze napisać, żeby Abera na pewno to zrozumiał. I żeby Abera na pewno wiedział, albo w sumie, żeby nie wiedział, że to jest prank, to musimy tak to zrobić. Oczywiście, wiecie, ja tam z chłopakami nie wiem, czy ja tam polecę do Milionowic. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli, ale ja oczywiście tutaj muszę, słuchajcie, napisać tą tabliczkę, więc teraz tak, zabieramy się za pisanie, więc piszemy tak: witaj, nie, czy ja jaki piszę witaj, pozdro, słuchajcie, pozdro musi być, bo to jest Bobusia, po prostu takie napisanie, z tej strony, Bobolinio, aka super profesor, super profesor Minecrafta. Dobra, i słuchajcie, mam niestety smutną wiadomość. Słuchajcie, mi się wydaje, że po czymś takim, że tutaj, wiecie, tak fajnie mu przeczytał: ojejku, super! A nagle zobaczy: mam niestety smutną wiadomość. Oj, to się Aberka naprawdę zdziwi. Ale dobra, trzeba napisać dalej: niestety mam smutną wiadomość. Ze względu takiego, że na Legolandii bardzo mi się spodobało,
Niestety, ale nie wyruszę z tobą, do Milionowic. Dobra, i teraz musimy zrobić tak, smutną minkę. Niech Amerka pomyśli, że naprawdę jest mi mega smutno. I teraz poczekajcie, musimy pomyśleć, co możemy napisać dalej. Poczekajcie, napiszemy tak. Amerka jest mi naprawdę bardzo, ale to bardzo przykro. O, tak się pisze. I teraz napiszemy przepraszam. I słuchajcie jeszcze raz. Bardzo przepraszam. I jeszcze smutną minkę. On, słuchajcie, pomyśli, to serio jest żart. A żeby, słuchajcie, a żeby jeszcze tutaj przyszedł na górę, to słuchajcie, zostawimy jeszcze mu tabliczki w tym miejscu na przykład. Słuchajcie, zostawimy mu tutaj tę tabliczkę, o, rozwalimy ten jeden dywan, tu postawimy. I napiszemy tak, napiszemy oczywiście taką strzałkę, żeby on na pewno tutaj przyszedł. Wiadomość od Bobo. Dobra, on teraz, słuchajcie, tutaj przyjdzie i na samym dole zostawimy mu jeszcze tutaj oczywiście jakieś tabliczki, żeby on to na pewno przeczytał. Aberka u góry jest smutna wiadomość. Słuchajcie, on teraz jak wejdzie normalnie na serwer, jeszcze tutaj zostawimy jeszcze jakieś smutne minki. Niech on to widzi, słuchajcie, zostawimy tutaj masę jakichś po prostu smutnych minek, żeby on po prostu myślał, że to jest naprawdę, a to jest wielki prank. Dobra, tutaj też postawimy smutną minkę. I naprawdę, to wygląda odjechanie. On tutaj tak, wiecie, obudzi się i zobaczy, co to jest smutna minka. Jakoś przecież smutna minka. Pójdzie tutaj i zobaczy, oberka u góry jest smutna wiadomość. On się naprawdę przestraszy, jak to wszystko przeczyta. Ale my musimy jeszcze coś tutaj zadbać, słuchajcie. My musimy tutaj jeszcze coś zrobić. Więc mam genialny pomysł, żeby oberka na pewno pomyślał, że my tutaj zostajemy. Weźmiemy sobie ten zbity lód, bo w sumie nawet nie wiem, skąd go mam. Chyba od oberki. Aberka mi chyba go dał. I teraz tak, słuchajcie, w tych miejscach musimy zrobić, bo ja zauważyłem ogólnie. Ogólnie ja często mówiłem Aberce, że ja tak lodu nie lubię i wolę dirta. A tu zombiak jeszcze, cholipka, wyjaśniamy tych zombiaków. Proszę stąd uciekać, tutaj jest teren Bobusia, ja... Zabramy mi raz! Proszę, normalnie wychodzimy. Wiecie co, pójdziemy jeszcze z panku, żeby tutaj... przespać się elegancko. Więc idziemy, słuchajcie, z panku. Musimy wstać, dobra, wstaliśmy. Jest już wysiedzionek. I często Aberce właśnie mówiłem to, że ja tak za bardzo nie przepadam za tym lodowym terenem. I wiecie, że tak bez przerwy narzekałem, że mówiłem, ojejku, dirt jest fajniejszy. Więc musimy tutaj po prostu postawić takie, wiecie, fajne miejsca, w którym będzie po prostu nieco więcej tego lodu, żeby Aberka na pewno wiedział na 100%, że mi się po prostu lód bardziej podoba. I zostawimy jeszcze tabliczki, że lód jest lepszy od dirta. I kumacie to? On serio po prostu pomyśli. No, na 1000% jestem w stanie się założyć, że on serio pomyśli, że ja normalnie zwariowałem i wolę lód od dirta, ale ludziska. Chyba w łeb by musiał się ktoś ciepnąć, żeby pomyślał, że Bobuś bardziej lubi lód od dirta. No, z całym szacunkiem, ale Aberka tak pomyśli, słuchajcie. Zobaczycie, że on tak pomyśli. Mam przynajmniej taką nadzieję, żeby ten prank wyszedł, bo jak ten prank nie wyjdzie, to będzie troszeczkę smutno, ale mam nadzieję, że on oczywiście wyjdzie. Dobra, tam z przodu już postawiłem nieco więcej tego lodu, więc to będzie naprawdę, naprawdę po prostu genialne. Creeper! I ja cię suna, creeperów to ja nie zapraszam. Do widzenia, panie creeperze. Nie, no ja cię suna, jeszcze mi tu jakiś, dobra, creeper wyjaśniony. Ale się wystraszyłem tego creepcia. Z całym szacunkiem, ale takich rzeczy to ja naprawdę nie lubię, słuchajcie. Z całym szacunkiem, ale takich klipciów to ja naprawdę tutaj nie chcę. I teraz tak, stawiamy tutaj oczywiście kolejny nasz wielki, normalnie lodowy, nawet nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie, o co mi chodzi. Taki wielki lodowy... brakło mi słowa, możecie napisać w komentarzu. Bez kitu! Napiszcie w komentarzu na przykład...
lodowy potwór, a ja wam przypnę serduszko, bo to będzie znaczyć, że oglądacie odcinki do samego końca. I pierwsza osoba, która napisze lodowy potwór, to w ogóle też dostanie komentarz fajny. Więc zobaczymy, kto pierwszy napisze lodowy potwór w komentarzu. I dobra, i teraz wejdziemy do naszego domku. I tutaj, słuchajcie, u góry również musimy coś zrobić z lodu, żeby Aberka serio myślał, że ja normalnie oszalałem. Że mnie normalnie głowa boli i ja lód polubiłem całkowicie, więc tutaj zrobimy oczywiście takie lodowe rzeczy jakieś u góry, żeby Aberka serio po prostu pomyślał, że ja serio zacząłem lubić lód. O, jakby zrobić lodowe serce. Ej, to też może być kozackie. Zrobimy lodowe serce. Może nie wyjdzie jakiś super, bo ja nigdy serduszek nie umiałem robić za bardzo, ale dobra, postaramy się. I teraz tak, tutaj do góry nieco bardziej. I teraz może jeszcze nieco bardziej w bok. I teraz tak, do góry kolejne. Mam nadzieję, że to lodowe serce wyjdzie. Ale tu będzie kozackie, jak tu wyjdzie lodowe serce. Ej, Aberka wtedy serio już pomyśli na 1000%, że ja lubię lód. Naprawdę! On na 1000% pomyśli, że ja już normalnie zakochałem się w lodzie. I teraz patrzcie! To będzie lodowe serce! I ojcie, suna, dobra, teraz wszystko tutaj zatkamy, żeby to wyglądało jak najbardziej kozacko, że wiecie, że ja teraz normalnie lubię lód. I nawet to serduszko mi wyszło! Ej, dobra, kozacko, że usuniemy sobie cały ten lód, żeby tak fajnie się prezentowało. I patrzcie, jakie normalnie serduszko, 10 na 10. Dobra, postawimy to jeszcze jakiś fajny tutaj taki, wiecie, żeby to nieco serduszko lepiej wyglądało. I zobaczcie, normalnie lodowe serce! Ej, dobra, teraz tabliczki. Teraz szybko tabliczki trzeba postawić, że ja normalnie zakochałem się w lodzie. Że ja jestem wielkim fanem, oczywiście. Ja mam nadzieję, że wiecie, że to jest żart, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że wiecie, że to jest żart. I napisemy Tutaj mieszka Bobolinio Mrozowy. Mrozowy, słuchajcie, normalnie. Jeśli, tu napiszemy, jeśli nie lubisz lodu, to Nora. Nora. Dobra, słuchajcie, tam jeszcze napiszemy Lodowe serduszko. Ej, słuchajcie! Napiszemy jeszcze tutaj na przykład, napiszemy tu lód górą, a dirt... Albo nie, bez przesady, bez przesady! Napiszemy chociaż tylko, tutaj jeszcze napiszemy lód górą, dobra, elegancko. I w tym miejscu też lód górą, dobra, jest kozacko! Naprawdę, Aberka się naprawdę nabierze. A wy pamiętajcie o tym, żeby pisać komentarze, tak jak oczywiście Julia, którą pozdrawiam bardzo gorąco. Piszcie komentarze jakieś fajne i pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie ten kanał, oczywiście wpadajcie na sklep i wpadajcie na Discorda, bo tam dzieją się naprawdę kozackie rzeczy. Zapraszam bardzo gorąco, a ja na tę chwilę bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia, pozdro!